Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, czy Kylian Mbappé jest lepszy od Roberta Lewandowskiego? Grzegorz Krychowiak zmienił klub. Co dalej z przyszłością Ousmane Dembele? Francuz wciąż jest bezrobotny. Chelsea przygotowuje pierwszą ofertę za Cristiano Ronaldo. Oraz Paul Pogba przywitany przez tłumy w Juventusie. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. W świecie piłki nożnej nie da się uniknąć porównań zawodników, a wielu ekspertów czy też kibiców zastanawia się, który z danych piłkarzy jest lepszy. W ostatnim czasie sporo szumu w mediach wywołała wypowiedź byłego trenera Olympique Marsylii, który powiedział, dlaczego w jego opinii Robert Lewandowski jest gorszy od Kyliana Mbappé. Różnica pomiędzy Robertem Lewandowskim a Kylianem Mbappé polega na tym, że Polak potrzebuje kolegów do lepszej gry. Nie wiem, czy Lewandowski byłby tak skuteczny w klubie, który walczy o utrzymanie w Bundeslidze. Rolą Kurbis uważa Kyliana Mbappé za najlepszego napastnika na świecie i przyznałby mu złotą piłkę, a nie Karimowi Benzemie. Mbappé fizycznie i technicznie jest ponad wszystkimi, a jego szybkość egzekucji i przyspieszenie daje ogromną różnicę. Nikt inny tego nie potrafi. Po tym sezonie sensowne jest danie złotej piłki Benzemie, ale w czystej wartości Mbappé jest od niego lepszy. Dla mnie Benzema jest najlepszym napastnikiem sezonu, a Mbappé jest najlepszym na świecie. Jak widać, Roland Courbis jest wielkim fanem Mbappé, który w mojej opinii przecenia jego umiejętności. Kylian to wybitny piłkarz, jednak deklaracje, że aktualnie jest lepszym zawodnikiem od Lewandowskiego czy Benzemy, można włożyć między bajki. Porównajmy sobie więc statystyki trzech omawianych piłkarzy, aby mieć lepszy pogląd na słowa byłego trenera Marsylii. Kylian Mbappé w poprzednim sezonie rozegrał 46 spotkań, strzelił 39 goli oraz zaliczył 26 asyst. Robert Lewandowski natomiast zagrał łącznie w 46 meczach, strzelił aż 50 goli i dołożył do tego 7 asyst. I przyszedł czas na ostatniego piłkarza, który ma za sobą niesamowity poprzedni sezon. Karim Benzema również rozegrał 46 spotkań, zdobył 46 goli i zaliczył 15 asyst. Jak więc widać, najlepsze statystyki strzeleckie spośród wspomnianej trójki ma Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o asysty, to bryluje tutaj Karim Benzema. Kylian Mbappé mimo świetnych liczb nadal nie dogania ani Lewego, ani Benzemy. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że statystyki to nie wszystko, ponieważ trafienia Karima, mimo iż było ich nieco mniej aniżeli w przypadku polskiego napastnika, były znacznie bardziej kluczowe w kontekście odnoszenia sukcesów przez Real Madryt, takich jak na przykład zwycięstwo w Lidze Mistrzów. A wy, co sądzicie o słowach byłego trenera Olympique Marsylii? Który ze wspomnianych trzech zawodników jest w waszej opinii najlepszy? Napiszcie w komentarzach. Grzegorz Krychowiak już drugi raz w tym roku odchodzi z Krasnodaru. Ostatnie tygodnie minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w AEK Ateny. Teraz na tej samej zasadzie przenosi się do Al-Shabab. To czwarta drużyna ostatniego sezonu w Lidze Arabii Saudyjskiej. Kontrakt 32-latka z saudyjskim klubem będzie obowiązywał do końca sezonu. Później będzie musiał wrócić do Krasnodaru. Umowa łączy go z nimi do połowy 2024 roku. Portal WP Sportowe Fakty podał, że Krychowiak za sezon zarobi 3,5 miliona euro. To mniej więcej tyle, ile płacono mu w Rosji. Krychowiak w nowym klubie spotka znajomego z Sewilli. W kadrze Al-Shabab znajduje się argentyński pomocnik Ever Banega. Dla Krychowiaka Liga Arabii Saudyjskiej będzie szóstą w karierze. Wcześniej grał we Francji, Hiszpanii, Anglii, Rosji i Grecji. Przyszłość Ousmane Dembele nadal jest bardzo skomplikowana. Przez ostatnie miesiące Francuz przybliżał się do decyzji o pozostaniu na Camp Nou. Xavi uznał go za kluczowego piłkarza swojej drużyny i stawił się nawet w jego imieniu u klubowych władz. Ten gest był kluczowy. Od tej chwili rozmowy między stronami były coraz to bardziej owocne, aż przyszedł długo wyczekiwany moment. Jak informuje Fabrizio Romano, 25-latek zaakceptował ofertę FC Barcelony. Sytuacja jest jednak dość złożona i tak jak już wcześniej zapowiadał Juan Laporta, każda decyzja musi zostać uważnie przemyślana. Hiszpański klub zatem zajmie się teraz dokładnym przeanalizowaniem warunków, a jeśli prawnicy nie będą mieli żadnych wątpliwości, zostaną przygotowane dokumenty. Potem zawodnik podpisze kontrakt. Równocześnie toczą się negocjacje z Leeds United oraz Rafinią, którego transfer może pochłonąć nawet 50 milionów euro. Nie wiadomo, czy Barcelona podoła misji sprowadzenia nowego zawodnika przy jednoczesnym zatrzymaniu Dembele. Trzeba sobie również zadać pytanie, czy taki piłkarz jest potrzebny dumie Katalonii. Francuz sprawia problemy, często poddając wątpliwości swój profesjonalizm, a jego pensja wcale nie jest mała. W mojej opinii Rafinha wydaje się znacznie lepszym wyborem.
Jakiś czas temu Cristiano Ronaldo poprosił Manchester United o zgodę na transfer. 37-latek był najlepszym strzelcem Czerwonych Diabłów w poprzednim sezonie, z 24 bramkami na koncie. Chęć gry w Lidze Mistrzów sprawiła, że CR7 poprosił o zgodę na odejście z Old Trafford. Dodatkowo napastnik ma być sfrustrowany działaniem klubu na rynku transferowym. Chelsea jest jednym z kilku klubów zainteresowanych sprowadzeniem Portugalczyka do siebie. W zeszłym miesiącu agent piłkarza spotkał się z nowym właścicielem Chelsea i przeprowadził z nim rozmowę na temat potencjalnego transferu. Według Football Insider The Blues przygotowują obecnie ofertę za 37-letniego napastnika. Thomas Tuchel chce przebudować linię ataku swojego zespołu. Oferta za Ronaldo ma wynosić około 14 milionów funtów. Dodatkowo Manchester United wycenił Portugalczyka właśnie na około 13-14 milionów. Czy jeden z najlepszych piłkarzy w historii zawita niebawem na Stamford Bridge? O tym przekonamy się już niebawem. A wy w jakim klubie chcielibyście zobaczyć Cristiano Ronaldo? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Paul Pogba nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Manchesterem United i od czerwca tego roku był wolnym zawodnikiem. Od samego początku w kręgu zainteresowanych usługami Francuza wymieniano Juventus, czyli były klub Pogby. Teraz jest już pewne, że Paul zagra w barwach starej damy. W sobotę reprezentant Francji przyjechał do siedziby klubu na testy medyczne. Gorąco witały go tłumy kibiców. Zobaczcie sami. Jeśli badania zakończą się pomyślnie, Pogba podpisze 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Rocznie ma zarabiać około 10 milionów euro. Dla Juventusu będzie to kolejny głośny wolny transfer przed nowym sezonem. Wcześniej bowiem klub związał się z Angelem Di Marią. Po takich wzmocnieniach wydaje się, że w nadchodzącym sezonie Juventus może ponownie wrócić na szczyt, wygrywając włoską Serie A. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie!